Witajcie, ziomeczki. Druga część mojego vloga. Już mam tyle pytań, że po prostu nie wiem, za które się zabrać. Niestety nie będę na razie zamieszczał tak jak w takich innych popularnych vlogerowych, takich Q&A, takich fajnych tutaj tych pytań waszych. Tylko będę czytać na razie, bo chciałem to szybko zrobić, żeby nie przedłużać. Wybrałem sobie na razie takich od tych najstarszych tam, a zresztą posłuchajcie sobie. Pierwsze pytanie, za które bym się zabrał. Pytasz mnie Albandy17. Pytanie, jaka była twoja pierwsza piosenka, którą nauczyłeś się grać na gitarze? Zapewne, jak i większość z was, jeśli sobie dobrze przypominam, też grałem, zapewne, bo to jest tak, grałem pewnie Nothing Else Matters, Metallica, ponieważ to jest takie, właściwie tam niewiele trzeba robić, tam tylko się smyra tutaj paluszkami, więc pewnie nie zaskoczy nikogo, albo może rozczaruje większość, że może to było jakieś, nie wiem, chore jakieś, nie wiadomo, jakieś jazdy. Zresztą zaczynałem tak jak i wy, więc tam dużo napieprzania nie było. No, dobra. Nie. O kurde, nie, jednak to nie jest za trudne. O, to będzie proste. Ogi 65656. Kurde, 65656. Matko. I tam jeszcze parę innych osób też się o to samo pytało. Ile lat gram na gitarze? To jest wyższa matematyka, ponieważ liceum i studia miałem dawno temu. Najpierw sobie sami policzcie. Zacząłem grać w liceum. To był 1900 Chrzest Polski. 1999 rok to był, więc taka data, taka okrągła, taka ta jakby 666, tylko że odwrócone, więc to taka może jakiś to symbol to może jest, taki śmieszny. No dziewiątki po prostu takie. Także to byłoby pewnie jakieś 13 lat. Generalnie 1999 to był taki pierwszy moment, kiedy chciałem jakoś właśnie coś pociupkać, coś spróbować się realizować, więc generalnie miałem te naście lat, tak jak większość z was, większość z uczniów, których uczę, to jest taka mniej więcej średnia, czy można powiedzieć tak, większość takich osób to ma właśnie 14-15 lat i wtedy się decydują na jakieś granie. Dobra, teraz to sobie powybieram, ponieważ jestem taki nieprzystosowany do tego. Kiedy zacząłeś grać, to już było The Legend 7 End. Nie, The Leg 7 End. Matko. Kiedy zacząłeś grać? Ile czasu poświęcałeś na ćwiczenia? O właśnie. O, dobre pytanie. The Leg 7 End. Bardzo, bardzo mądre pytanie. Tutaj generalnie, tak jak i większość osób, to jest generalnie standardowo. Zaczynałem grać na początku, poplumkałem, paluszki bolały, ojej, cię boli peluszek. No to nie będę grać, to zwykle przerywałem tam na jakieś 2 dni powiedzmy. No i miałem taki wtedy abstynencję od gitary. Jak zacząłem później, znowu podchodziłem do grania. Po jakimś czasie, wiadomo, palce już się przystosowały, więc nie trzeba było za bardzo się tłumaczyć tym, że mnie palce bolą. Po pewnym czasie grałem tak, zaczynam jakieś piosenki grać, więc to zajmowało też godzinę, może 2 godziny w ciągu dnia, niecodziennie, naturalnie niecodziennie, ponieważ jak większość z was w takim wieku 15 lat, nauka jest jedną z takich bardziej ważnych rzeczy. No niestety tak to było, w moim przypadku również to było, tak to wyglądało, że ucie! Albo bądź tą gitarę spalę! Ale nie, raczej nikt nie spalił. Uczyć się i tak mi się nie chciało. Byłem bardzo taki słabiuśki, ponieważ nie lubiłem, jak mi ktoś mówił, co mam robić. Ale po pewnym czasie, po kilku latach, jak już zacząłem na poważnie się tym zajmować, to moje ćwiczenia nabierały sensu. Nabierały nie tyle sensu, że już grałem, już coś tam napierniczałem fajnie, tylko generalnie nabierało sensu mój harmonogram ćwiczeń. Czyli na przykład jak zaczynałem grać w ciągu dnia, starałem się grać codziennie. Tak jak tutaj wszystkim mówię, że minimum te 30 minut, więc generalnie miałem tak, że
takim minimalnym czasem, jaki poświęcałem, to było 30 minut. Maksymalnie jak grałem, czas jaki poświęciłem na granie w ciągu dnia, to chyba było 5 godzin. Nie miałem tak, żebym od rana do wieczora grał. Ale generalnie to gdzieś było na przykład 5 godzin, 4 godziny, coś takiego. Nawet robiłem w ten sposób i tutaj też wam polecam taki sposób, żeby sobie zapisywać, ile w ciągu dnia się grało, czyli spisywać później pod koniec tygodnia, na przykład w niedzielę w kalendarzu sobie spisywać ilość godzin poświęconych na nagranie w ciągu tygodnia. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ dokładnie wiecie, ile graliście. Starać się dokładnie liczyć ten czas i to naprawdę daje efekty, przynajmniej takie, że wiecie, czy się opieprzaliście, czy nie. I można powiedzieć, gram na przykład 8 miesięcy, ale jeśli sobie wyliczycie, czy tam wyliczysz konkretnie, ile w ciągu danych miesięcy się grało, to można dokładnie sprecyzować. Gram te 8 miesięcy, ale generalnie grałem bardzo krótko, mało czasu poświęcałem na to granie, więc mi się wydaje, że tak na pewno warto było w ten sposób podejść. To było świetne pytanie, zaraz zobaczę tutaj jakie... To odpowiedziałem też na drugą część. W ogóle fajnie byłoby, jakbyś opowiedział swoją przygodę z gitarą od początku. Chyba, że to nie było to moja przygoda z gitarą. Samo zaczęcie, właśnie teraz tak sobie właśnie muszę to wytłumaczyć jeszcze. Samo zaczęcie nauki gry było raczej spowodowane, czy ta chęć nauczenia się, było oczywiście spowodowane, jak u oczywiście wszystkich znowu, oglądaniem jakiejś tam kapelki, która mi się podobała. Z tego co pamiętam nawet, to chyba nie wiem, czy to była zespół Uriah Heep, tak się nazywa, album, następnym razem najwyżej powiem, albo jak ktoś się spyta, jaki to był album, to muszę powiedzieć, muszę to nadmienić. W każdym razie Uriah Heep się tak nazywa zespół. Na okładce są takie dwa golasy, takie jakieś takie dziwne, takie posągi jakby, ale słuchałem również Halloween. Wtedy Blind Guardian, takie sprawy różne, Metallica, Iron Maiden jakoś tak mniej się mi zaczął obijać o uszy, ale też zacząłem wtedy tych kapel słuchać. Iced Earth na przykład, Amon Amarth, więc to no w sumie Amon Amarth, jak sobie myślę, to w sumie dosyć długo oni istnieją, że ja wtedy zacząłem... To ja jestem taki stary? Ale wracając do tego, co tu już powiedziałem, oczywiście oglądałem te wszystkie zespoły, no i w pewnym momencie, tak sobie pomyślałem, słuchałem jakiś nawet taki akustyczny utwór, chyba właśnie tego Uriah Heep, i sobie pomyślałem właśnie jeszcze z moim bratem, czy nawet może on nawet podsunął, że fajnie byłoby coś takiego zagrać. Fajnie byłoby coś takiego zagrać na gitarce. No to kurczę, teraz się pomyślało, no to fajnie byłoby tą gitarkę kupić. I generalnie wyszło tak, że ja dostałem na gwiazdkę, bodajże w tym właśnie 1999 roku, dostałem chyba na gwiazdkę tą gitarę, strasznie się podniecałem tym, była to klasyczna gitara, nawet wam pokażę, czekajcie tutaj chwileczkę. O kurde, to już nie będzie ta gitara. Ślak. Nie wiem, czy to nawet widać, firma Euro? Model Espania. Bardzo fajna gitarka. Generalnie, jak tu słyszeliście, już dużo razy obrywała. Nie rozwaliła się. Kiedyś na nią nawet spadła tutaj doniczka. O, patrzcie tutaj. Taki ma ślad, biedactwo. Leżała na płask pod oknem i po prostu chyba sobie nawet sam niechcący strąciłem doniczkę i się obiła. Nawet tutaj jeszcze mam... Tutaj są takie, no, co prawda niezbyt poważne dziury od mostku Floyd Rose, którego jednemu uczniowi zmieniałem. I niestety te Floydy są tak zrobione tam po prostu, że jak się zwróci gitarę do góry nogami, to ten mostek po prostu się... Gdzie jestem? To po prostu ten mostek wypadł i mi stuknął. Generalnie to nie był jakiś drogi mostek, ani droga gitara, więc tym bardziej tak troszkę żal, gdyby to jakaś gitara za 5000, tak takie mam fajne tutaj, takie ślady, taki mój fetysz tu jest. Ale generalnie ta gitara naprawdę bardzo dobrze się sprawuje, z tego co tutaj sobie liczę, to ona ma te 14 lat i oczywiście brzmi... Jak nadal elegancko. Ta gitara kosztowała
300 zł w tamtym czasie. Teraz pewnie to byłoby jakieś 500, jeśli dobrze można to liczyć. Generalnie tak wyglądała ta moja przygoda z gitarą. Od tego to się zaczęło i w zasadzie pewnie u każdego się podobnie zaczyna, więc generalnie nic tutaj nowego nie odkrywam, nie podaję. Jak się widać, nie jestem żadnym wyjątkowym kolesiem. Ale dobra, czekajcie, następne pytanie. Też The Leg 7 End się mnie pyta, czy ty przypadkiem nie masz muleta? Fryzura taka, mulet. A czy tu mam takie coś takie? Nie wiem, czy dobrze widać. Pozostałości po moich długich włosach, które ściąłem rok temu. I sobie tak pomyślałem, że mam te długie włosy, zapuszczałem je chyba jakieś 3 lata. I sobie pomyślałem, zetniemy to, na łysą pałę. Ale jednak sobie pomyślałem, że coś wypadałoby zostawić, że chociaż jestem po części metalem, więc sobie pomyślałem, że zostawię sobie dwa takie, w dwóch takich miejscach włosiska, żeby ludzie sobie tam mogli zobaczyć, że jednak coś tam ze mnie z metala jest. Zresztą, żebym miał czym trzepać, to jest chyba ważniejsze. Przeraził mnie fakt, że na koncertach nie będę mieć czym trzepać i to było straszne. Już miałem w zasadzie raz w ten sposób, też tak miałem. Miałem długie włosy i w 2007 ściąłem. I przez kilkanaście koncertów trzepałem taką właśnie taką krótką pałką, taką trochę to głupio wygląda, nie? I się taki o matko. Jak się jeszcze tak poczepię czymś długim, teraz nawet to się nie trzepało, to jest jakiś efekt. Generalnie mulet, nie sprawdziłem, co to jest ten mulet, ale amulet? Ale ciekawa nazwa. Dobra, co to jeszcze jest? Jaka jest twoja ulubiona kapela? Też The Leg 7 End. O matko, pyta. Strasznie dziwny nick. Jaka moja ulubiona kapela? To jest naprawdę dosyć trudne pytanie. Nie dam rady chyba zawrzeć tej odpowiedzi, wyrażając jedną nazwę zespołu. To po prostu to się nie da. Wiem, że można tak powiedzieć, jestem fanem na przykład Metallica. Ale generalnie ja nie potrafię w ten sposób powiedzieć. Jest parę kapel, które uwielbiam i po prostu, które non-stop słucham. Nawet będę robić taki właśnie top 10, czy top 20, czy tam top 30 zespołów, które po prostu uwielbiam. Generalnie samych tytułów zespołów, które uwielbiam. Wiem, że to jest pewnie za dużo, jak na określenie, którą kapelę najbardziej. Ale jeśli miałbym już odpowiedzieć na to pytanie, to na obecnym etapie mojego słuchania muzyki byłby zapewne Soilwork. O, tak samo jak Zaxoriarp. Kurde. Się nie pyta. O. Zapyta się, co do kapeli, sądzę, że to jest Soilwork, ale nie jestem pewien w 100%. Aha, tu była odpowiedź do The Leg 7 End. Generalnie tak, Zaxoriarp. Strasznie to się wymawia. Generalnie tak, obecnie Soilwork to jest mój taki właśnie ulubiony zespolik. To można powiedzieć takie moje generalnie nie tyle odkrycie roku, ponieważ oni już długo grają, ale takie na poważnie zacząłem jakby ich albumy słuchać, kolekcjonować właśnie jakiś rok temu i powalają mnie po prostu swoim melodycznością, czy melodyjnością, to od razu przeciwnicy takiej melodyjności mogą zaprotestować, że to jest gówno, tak jak niektórzy ex-członkowie zespołu naszego, albo aktualni członkowie mówią, że Soilwork jest taki słodki czy coś, ale generalnie mi się bardzo podoba i jak na razie to jest jeden z zespołów, które uwielbiam. Jeśli miałbym drugi podać, zapewne byłby to Strapping Young Lad. Tam gra na gitarze Devin Townsend, taki koleś, zresztą bardzo przezaje fajny. Generalnie na przykład album The New Black, tego Strapping Young Lad, to jest jeden z genialniejszych
w ogóle albumów i te piosenki, te połączenie generalnie, co mi się podoba w zespołach, to jest właśnie połączenie melodyjności z takim napierdzielaniem. To są, można powiedzieć, zupełne skrajności. Napieprzanie tak ostre z blastami, taki plus połączenie melodyjności. Niektórzy powiedzą, że to jest jakiś metalcore czy coś, że to że jakiś jestem dziwnie emo, czy nie wiem jak to nazwać. Ale generalnie metalcore'u też za bardzo nie słucham, ale właśnie Strapping Young Lad to jest właśnie pewnie taka esencja, można powiedzieć, tej ostrości i melodyjności w jednym, więc to jeśli chcecie to posłuchać, to naprawdę zachęcam jak najbardziej. Soilwork generalnie też ma dużo napieprzania i blastów, ale jednak jest bardziej melodyjny. Ale żeby nie tracić czasu na rozgadywanie się. Zaraz, muszę sobie to znaczyć, dobra? Parasolka, tutaj dużo osób chwali tą parasolkę, dzięki. To jest właśnie mojej córki parasolka, ale czasem sobie w niej pochodzę. Nienadek się mnie pyta, o matko, to będzie trudne pytanie. Dwa pytania zadaję, ale ja na razie odpowiem na jedno. Jakie masz wykształcenie? Z czego zdawałeś maturę? Wykształcenie mam w zasadzie, tak szczerze powiedziawszy, mam takie policjalne, to się mówi. Generalnie to zdawałem maturę z biologii. To był jeszcze stary tryb nauczania, to było podstawówka 8 klas, liceum 4, więc to jest zapewne coś, co dla większości z was jest zupełnie jakieś dziwne. Według mnie najlepszy tryb nauczania, ale generalnie abstrahując od tego, zdawałem tam biologię. Tu jeszcze w ogóle stara matura. Biologię, angielski, polski. Nic tam więcej nie ma, chyba tyle. Także, no ale na liceum się nie skończyło, no generalnie studiowałem, bawiłem się w jakieś studia, hodowlę zwierząt, takie rzeczy, ale zerwałem z tym, no w połowie studiów po prostu zerwałem, co pomyślałem, co będę latać za kurczakami, będę wsadzać im palec tam, albo krową, o matko, albo jakieś takie rzeczy robić, więc po prostu no porzuciłem to i zająłem się muzyką bardziej poważnie, do szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej w Krakowie sobie chodziłem. Też tam pochodziłem jakieś 2 lata, generalnie też tam coś się podszkoliłem. Nie lubię w ogóle, jak mi ktoś mówi, co mam robić, więc po prostu jak chodzę gdzieś na jakieś kursy, gdzie tam trzeba było jeszcze to zdawać, to po prostu ja nienawidzę czegoś takiego, więc po prostu dobijają się do mnie. Więc po prostu to jest dla mnie... jeśli nie mam pasji i coś mi nie sprawia frajdy, to po prostu nie lubię tego robić. I dobrze, że tak zrobiłem. Generalnie wniosek jest taki, jeśli ktoś się może zastanawiać, jeśli czegoś nie lubisz robić albo nie jesteś przekonany, to po prostu nie rób tego. Dobra, to chyba będę kończyć, bo tutaj dużo nam to zajęło czasu zapewne. Tu się do mnie dobijają jeszcze fani czy coś, fanki. Także następna część będzie za jakieś 2 dni czy 1 dzień. Dobra, trzymajcie się i zadawajcie pytania nadal.